Cześć, witam bardzo serdecznie w odcinku poświęconym zadaniom z kapelusza od Ajka Mat. Poziom podstawowy. Zapraszam. Czas zacząć naszą zabawę. Otóż biorę sobie mój uroczy kapelusik i będę z niego sobie losowała jakieś zadanie. Zobaczymy, co mi się wylosuje. Odkładam kapelusz, wylosowałam sobie zadanie, otwieram i zobaczmy, co to będzie. O, jakie super! Trafiło mi się zadanie z wyrażeń algebraicznych. Zapraszam do dzieła! Wyznacz liczbę naturalną n tak, aby liczby pierwiastek, a pod nim 252 odjąć n oraz pierwiastek, a pod nim 88 dodać n były dwoma kolejnymi liczbami naturalnymi parzystymi. I naszym zadaniem jest wyznaczyć n tak, aby te dwie liczby to były dwie kolejne, podkreślę bardzo ważne słowo, liczby naturalne parzyste. Czyli tutaj musimy się zastanowić nad tym, co to znaczy, że ma być liczba parzysta. Może od tego zacznijmy. Otóż liczba parzysta, naturalna od razu, naturalna parzysta to jest taka liczba, która dzieli się przez 2. No wyobraź sobie na przykład dziesiątka, dzieli się przez 2. 28 dzieli się przez 2. 1200 dzieli się przez 2. Czyli wszystkie parzyste dzielą się przez 2, a więc będę chciała teraz tą moją pierwszą liczbę, ja ją przepiszę tutaj, zapisać w tej postaci, bo ja nie wiem, ile ona wynosi, ale wiem, że ma być naturalna parzysta, czyli ona musi się dzielić przez 2. Zapisujemy to w sposób ogólny taki. 2k, gdzie k należy do zbioru liczb naturalnych. No popatrz, jeżeli ja pod k podstawię 0, wychodzi mi 0, liczba naturalna, parzysta. Jeżeli pod k podstawię 1, bo tylko takie mogę, prawda, to wychodzi mi 2, parzysta. Jeżeli pod k podstawię 2, wychodzi mi 4, parzysta. Jeżeli pod k podstawię 3, wychodzi mi 6, parzysta i tak dalej, i tak dalej. Czyli moi drodzy, to jest postać ogólna liczby parzystej, 2k. Oczywiście można inną literkę, prawda, wymyślić. No dobra. Ale teraz ten drugi pierwiastek, ja go tutaj przepiszę, to ten drugi pierwiastek to ma być kolejna liczba. Czyli skoro kolejna parzysta, to musi być o 2 większa. No bo wiesz, dwie kolejne, na przykład 10, 12, to ta dwunastka jest o 2 większa. Czyli ja zapiszę teraz w postaci 2k, dodać 2. O 2 większa, jak widzimy, tu jest to dodać 2. No już k napisałam do naturalnych, że należy, więc tutaj już nie będę nic dopisywać. No to teraz pasuje coś z tym teraz zrobić, żeby tego n-a wyznaczyć. Ja najpierw zaczęłabym od napisania założenia. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w zadaniu występuje pierwiastek stopnia drugiego, a tutaj występują nawet 2 takie pierwiastki, to my wiemy, że te pierwiastki istnieją z liczb nieujemnych. Czyli musi być założenie, że to, co jest pod pierwiastkiem, jest nieujemne, czyli większe lub równe 0. I to, co jest pod tym drugim pierwiastkiem, też ma być nieujemne. No bo tylko wtedy będzie istniał, czyli większe lub równe od 0. Ok, czyli teraz przenosimy, czyli minus n jest większe lub równe od minus 252. No i teraz jak ja to pomnożę, czy podzielę przez minus 1, dochodzę do wniosku, że n jest mniejsze lub równe. Tu pamiętamy o tym, że trzeba zmienić oczywiście zwrot nierówności. 252. Dobrze, natomiast tutaj n jest większe lub równe od minus 88. I teraz, biorąc pod uwagę to i to, napiszę, że moje n w końcu, ono powinno mieścić się w takim przedziale. Od minus 88 do 252 i jest to przedział obustronnie domknięty. Słuchaj, żeby było jasne, to n to nie oznacza, że to ma być liczba naturalna. My mamy tak wyznaczyć n-a, żeby ten pierwiastek i ten to były dwie kolejne naturalne, więc n w sumie mógłby być ujemny. No popatrz, jeżeli ja za n-a postawię minus 88, no to teoretycznie patrząc sobie na ten drugi pierwiastek, to mam pod nim 0. Na pierwiastek 0 to 0 naturalne. Gdybym ja tutaj pod ten pierwszy za n-a postawiła minus 88, no to też trzeba się zastanowić, czy wyjdzie taka fajna liczba, żeby ten pierwiastek się dało tak pięknie spierwiastkować, prawda? Żeby tą liczbę dało się tak spierwiastkować, bardziej tak bym chciała powiedzieć, tą liczbę, która jest pod pierwiastkiem, żeby dało się tak pięknie to spierwiastkować, żeby wyszła liczba naturalna. No niekoniecznie, ale to jest na razie tylko założenie. To jest tylko jakby taka baza, a i tak wszystko jest tutaj zawarte i to
to musimy rozwiązać, tylko jak nam wyjdzie wynik, to my sobie sprawdzimy, czy zgadza się z założeniem. Założenie jest jakby częścią zadania, ale nie tą zasadniczą. Jest to część, bez której nie da się obejść w zadaniu, aczkolwiek i tak tutaj prawda, tkwi tak naprawdę to, co jest najważniejsze w tym zadaniu. No dobra, no to teraz popatrzmy. Skoro tutaj jest liczba nieujemna, skoro tutaj jest liczba też nieujemna, no to przecież ja mogę sobie takie równanko podnieść do kwadratu. I tak też robię. Czyli ja będę tutaj pisała, czyli jak ja podniosę ten pierwiastek do kwadratu, to mi zostanie 252 minus n. To się równa. No to teraz tak, jak to podniosę do kwadratu, no to mam sprawę czystą 4k do kwadratu. W sumie mogłabym teraz z tego wyznaczyć n, nie? Czyli tak, 252 zostawię po tej stronie, to przerzucę minus 4k kwadrat i to się równa n. Czyli wyszła mi taka zależność, że n uzależniłam od mojego k, które sobie wymyśliłam, prawda? Żeby oczywiście spełnione były warunki zadania. Dobra, to teraz spróbuję dokładnie to samo zrobić z tym tutaj drugim równankiem. Też podniosę do kwadratu. No bo tak samo mogę to zrobić. No więc będę pisała teraz tutaj. Czyli jak podniosę do kwadratu, to pierwiastek mi się znowu likwiduje i będę miała 88 dodać n. To się równa. A tutaj zrobię bardzo wolno. 2k dodać 2 i to do kwadratu. Dlatego, że nie wolno sobie tak osobno tego do kwadratu, osobno tego. Bo to jest, uwaga, lewa strona do kwadratu równa się cała prawa strona do kwadratu. No, na lewej stronie było spoko, bo był pierwiastek, to on przy okazji kwadratu się skasował, nie? Ale po prawej stronie już jest dodawanie. Czyli przy dodawaniu trzeba być bardzo uważnym, bo tutaj otóż jest wzór skróconego mnożenia. Wzór skróconego mnożenia, przypomnijmy sobie, a dodać b do kwadratu, to się równa. A kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat i spróbujemy go zastosować. Czyli 88 dodać n, to się równa, no i podnosimy. 2k do kwadratu to będzie 4k kwadrat dodać. Teraz mamy 2ab, czyli 2 razy 2 razy 2 to jest 8k i dodać jeszcze mamy b do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, czyli 4. Wszystko pięknie, ładnie, tylko to jest równanko z dwoma niewiadomymi. Więc ja teraz tą literkę n, ja już wiem, czym mogę zastąpić. Ja mogę zastąpić tym i wtedy już będę miała tylko jedną niewiadomą. No więc tak też czynię. 88 dodać 252 minus 4k kwadrat, to się równa 4k kwadrat dodać 8k dodać 4. No mogłabym oczywiście tutaj sobie dodać, żeby było przyjemniejsze, czyli tutaj będę miała 300, będziemy mieć 40, to tak sobie zapiszemy, minus 4k kwadrat równa się 4k kwadrat dodać 8k dodać 4. No myślę, że może wszystko przeniesiemy sobie na tą stronę prawą, czyli po tej stronie zostawimy 0, to się równa 4k kwadrat i ja przerzucę, będę miała plus 4k kwadrat, czyli 8k kwadrat dodać 8k, no bo tutaj już nie mam wyrazów podobnych. I teraz 4 odjąć 340, jak przerzucę, będę miała odjąć 336. To się oczywiście podzieli przez 8, czyli będę miała 0, to się równa k kwadrat dodać k minus i tutaj będziemy mieć 42. Tak? Tu będziemy mieć 42. No i teraz co to nam wyszło? No wyszło nam kochane równanie kwadratowe, które bardzo lubimy. No więc rozwiązujemy je przy użyciu delty. A więc delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie b to jest ta jedyneczka, napiszę 1 kwadrat, minus 4 razy, przed tym, a tutaj k kwadrat stoi też 1, razy minus 42. Czyli to się równa. Tu mamy 1 do kwadratu, czyli 1, minus razy minus da nam plus i mamy teraz 168. O, super wyszło, bo razem mamy 169, czyli jak ja to spierwiastkuję, to mam 13. No i teraz mogę napisać, że moje k1, czyli korzystamy ze wzorów teraz na x1, x2, czyli minus b, czyli minus 1, minus 13 podzielone przez 2. 2a, ale a wynosi 1, więc dlatego napiszę 2. To się równa minus 14 podzielone przez 2, to jest minus 7. Oczywiście tutaj k miało należeć do zbioru liczb naturalnych, w związku z tym zdecydowanie jest to sprzeczność, no ale zobaczmy, jak k2 się będzie klarować. Minus 1 dodać 13 podzielone przez 2, to się równa.
Tu będziemy mieć 12 przez 2, czyli to się równa 6. O, to już jest całkiem spoko. Czyli k równe 6 być może. Dobrze, ale ja w ogóle miałam w zadaniu wyznaczyć n-a, nie? No to skoro n-a, to ja teraz muszę wrócić do przepisu na n. Tu mam taki przepis na n, prawda? Tu sobie zaznaczmy. To jest przepis na n, czyli ja teraz wracam do mojej kropeczki i będę miała tak, że n to się równa 252 odjąć 4 razy i tu będę miała k do kwadratu, czyli 6 do kwadratu, czyli 36. Czyli n to się równa 252 minus 4 razy 36, to jest 144, zatem n to się równa 252 minus 144, to jest 108. Czyli wyznaczyliśmy sobie n-a, dla którego te pierwiastki będą tworzyły dwie kolejne liczby naturalne parzyste, tylko teraz uwaga, sprawdźmy, czy zgadza się to z założeniem. Otóż jak najbardziej, tu było nasze założenie, okazuje się, liczba 108 mieści się w tym przedziale. Czyli jak najbardziej to jest odpowiedź do naszego zadania. N wynosi po prostu 108. Mam nadzieję, że to zadanie, które wybrałam z tego oto uroczego kapelusza od iKamat, sprawi, że jeszcze lepiej przygotowujesz się do matury z matematyki, czy to na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym, i zachęci Cię do oglądania jeszcze większej ilości filmów na moim kanale na YouTubie. Ja jak zwykle serdecznie zapraszam ponadto na moją stronę internetową iKamat.pl, gdzie możesz skorzystać z oferty moich kursów online, zarówno dla tych, co uczą się matematyki na poziomie podstawowym, jak i dla tych, co uczą się matematyki na poziomie rozszerzonym, jak i dla studentów. Pozwolą Ci te kursy dobrze zdać maturę, czy też przygotować się świetnie do jakiejś kartkówki, sprawdzianu, czy też do egzaminu na studiach. Zapraszam zatem do nauki razem ze mną.